Jeśli teoria multiversum jest prawdziwa, nasz wszechświat nie jest jedynym. Jest to równie interesujące, co przerażające, prawda? Nie każdy naukowiec zgadza się z tą zadziwiającą koncepcją. I bądźmy szczerzy. Pomysł faktycznego nawiązania kontaktu z tymi równoległymi wszechświatami brzmi mniej więcej tak prawdopodobnie jak wygrana na loterii podczas jazdy na monocyklu. Ale trzymaj się mocno, ponieważ ta dziwna koncepcja nie ogranicza się już tylko do sfery fikcji. Wiesz lub nie, ale wiele teorii naukowych potwierdza istnienie równoległych wszechświatów. I pozwól mi powiedzieć, że jest to temat, który wywołuje sporą debatę w grupach naukowych. Wyobraź to sobie. Wszechświat, w którym żyjemy, jest niesamowicie rozległy. Mówimy o miliardach. Niektórzy twierdzą, że nawet bilionach galaktyk wirujących wokół siebie, z których każda wypełniona jest niemal niepoliczalną liczbą gwiazd. Niektórzy naukowcy badający kształt Wszechświata sugerują, że jego średnica może wynosić oszałamiające 7 miliardów lat świetlnych. Inni twierdzą nawet, że może on być nieskończony. Czy może się w tym kryć coś więcej? Cóż, prawdziwe teorie naukowe badają możliwość istnienia wszechświatów obok i poza naszym, a nawet go odzwierciedlających. Te intrygujące koncepcje multiwersów i światów równoległych często przeplatają się z innymi, bardziej znanymi koncepcjami naukowymi, takimi jak Wielki Wybuch, teoria strun i mechanika kwantowa. Aby dowiedzieć się, co tam jest, musimy polegać na informacjach, których jesteśmy nieco bardziej pewni, prawda? Cofnijmy kosmiczny zegar o około 13,7 miliarda lat wstecz. Wszystko, co jesteśmy w stanie zobaczyć, zostało zgniecione w maleńką osobliwość. Następnie, jeśli wierzyć teorii Wielkiego Wybuchu, to wszystko zrobiło bum. Wszechświat powiększył się z prędkością większą niż prędkość światła, wszędzie, w czasie krótszym niż sekunda. A sposób, w jaki wybuchł, skłonił niektórych bystrych badaczy do zastanowienia się nad istnieniem więcej niż jednego wszechświata. Spekulują oni, czy ten nagły wzrost zakończył się wszędzie w tym samym czasie. Podczas gdy ekspansja ustała dla wszystkiego, co jesteśmy w stanie zobaczyć z Ziemi 13,8 miliarda lat temu, kosmiczny wzrost może nadal trwać w innych tajemniczych zakątkach kosmosu. Niektórzy fizycy teoretyczni twierdzą, że gdy wybuch kończy się w jednym miejscu, powstaje nowa bańka wszechświata. Jest jednak pewien haczyk. Nie można po prostu przeskakiwać z jednej bańki do drugiej jak międzygalaktyczni turyści. Te bąbelkowe wszechświaty rozszerzają się w nieskończoność, a ich krawędzie oddalają się od nas szybciej niż może podróżować światło. I tutaj sprawy stają się jeszcze bardziej zagmatwane. Powiedzmy, że w jakiś sposób uda nam się dotrzeć do krawędzi naszej lokalnej bańki i napotkamy kolejny wszechświat. Cóż, ci sami fizycy teoretyczni wspominają, że sąsiedni wszechświat może być ekstremalnie różny od naszego. Może się okazać, że obowiązują tam zupełnie inne prawa fizyki, do tego stopnia, że nie będziemy nawet w stanie ogarnąć go umysłem. Podążając za tą samą koncepcją, niektórzy twierdzą, że w tym rozległym multiwersie bąbelkowych wszechświatów mogą istnieć inne formy życia, takie jak my. Problem w tym, że z każdą chwilą oddalamy się od nich coraz bardziej, a nasze ścieżki nigdy się nie skrzyżują. Inni badacze próbują połączyć wszechświaty równoległe z mechaniką kwantową. Mechanika kwantowa jest w zasadzie wymyślną matematyką stojącą za maleńkimi cząsteczkami. Zgodnie z nią cząstki te mogą istnieć w wielu stanach jednocześnie. Nazywają to funkcją falową, która przechowuje wszystkie szalone opcje. Ale oto haczyk. Kiedy obserwujemy te cząstki, widzimy tylko jeden wynik. To tak, jakby wszechświat bawił się z nami w chowanego. Istnieje koncepcja zwana teorią wielu światów, która mówi, że za każdym razem, gdy obserwujemy jeden wynik, pojawia się odmienny wszechświat, w którym inny wynik staje się rzeczywisty. Tak jakby nasz wszechświat był gigantycznym drzewem, nieustannie rozgałęziającym się na niezliczone wersje samego siebie. Te alternatywne wszechświaty nie mogą się jednak mieszać, więc nawet nie wiedziałbyś, czy istnieje kilku innych ciebie, żyjących nieco lub całkowicie innym życiem. Teoria wielu światów jest dość śmiała i trudna do udowodnienia lub obalenia.
Ale to nie jest dobre dla nauki, ponieważ naukowcy uwielbiają testować swoje pomysły. Ale skoro istnieje nieskończona przestrzeń, to dlaczego nie miałoby istnieć nieskończenie wiele wszechświatów? Spróbuj wyobrazić sobie wszechświat jako gigantyczny kosmiczny plac zabaw. Niektórzy specjaliści uważają, że jeśli jest on rzeczywiście nieskończony, to istnieje tylko ograniczona liczba sposobów, w jakie jego elementy mogą się układać. Ostatecznie muszą one powtarzać pewne wzorce. Jeśli to prawda, to możliwe, że gdzieś tam istnieje inna wersja ciebie, żyjąca dokładnie tym samym życiem, nawet jeśli chodzi o to, co jadłeś wczoraj na kolację. Czy kiedykolwiek mieliśmy jakikolwiek dowód na istnienie tych rzekomych równoległych wszechświatów? Cóż, niektórzy twierdzą, że tak. Czy słyszałeś opowieść o tajemniczym człowieku z Tauredu? To historia mężczyzny, który wylądował na japońskim lotnisku, twierdząc, że pochodzi z zupełnie nieznanego kraju o nazwie Taured. Niektórzy uważają, że może to być dowód na podróże w czasie, podczas gdy inni sądzą, że mężczyzna pochodził z zupełnie innego wszechświata. Chcielibyśmy wierzyć, że ta historia jest prawdziwa, ale bardzo utrudnia to właśnie podana lokalizacja, czyli Taured. Jest powód, dla którego o nim nie słyszałeś. Nigdy nie istniało takie miejsce. Czy to w dzisiejszych czasach, czy w latach 50., kiedy miał miejsce ten incydent. Co ciekawe, dzień po przybyciu do Japonii mężczyzna po prostu rozpłynął się w powietrzu. Puf! Przepadł na zawsze. Cofnijmy się do tego pamiętnego dnia w lipcu 1954 roku, kiedy człowiek z hipotetycznego Tauredu wylądował w Tokio. Opisy przedstawiają go jako brodatego, mówiącego po francusku mężczyznę. Jak dotąd? Nic nadzwyczajnego, prawda? W zależności od tego, kto opowiada historię, sprawy zaczynają się nieco różnić. W jednej z wersji, gdy mężczyzna wręczył swój paszport do ostemplowania, japoński oficer osłupiał. Chociaż paszport wyglądał na legalny, kraju wymienionego jako Tauret nie znał nikt z pracowników lotniska. Naturalnie w związku z tym zabrali mężczyznę na przesłuchanie. W innej wersji mężczyzna wprost powiedział oficerowi, że pochodzi z Tauredu i pokazał mu paszport, gdy urzędnik nie chciał mu uwierzyć. Człowiek z Tauredu zaczął następnie przekonywać pracowników lotniska, że jego ojczyzna jest absolutnie prawdziwa. Według niego ten kraj znajduje się pomiędzy Francją a Hiszpanią i istnieje od około 1000 lat. Aby udowodnić swoją tezę, wskazał nawet obszar na mapie, który pasował do księstwa Andory. Oczywiście sprawy przybrały tajemniczy obrót. Funkcjonariusze zdecydowali się zatrzymać mężczyznę w areszcie, podejrzewając, że może być szpiegiem lub kimś podobnym. Umieścili go na noc w pobliskim hotelu, a przed jego pokojem postawili dwóch policjantów, aby mieli oko na zatrzymanego. Czy zgadniesz, co stało się później? Tak jest. Kiedy funkcjonariusze pojawili się następnego ranka, gotowi do kontynuowania przesłuchania, mężczyzna zniknął bez śladu. Co gorsza, w magiczny sposób zniknęły również wszystkie jego dokumenty. A jeśli człowiek z Tauredu był podróżnikiem w czasie lub międzygalaktycznym poszukiwaczem przygód? Niektórzy zagłębili się nawet w sferę science fiction, aby wyjaśnić to dziwaczne wydarzenie i nie uwierzysz, ile osób w internecie podchwyciło je jako dowód na istnienie alternatywnych rzeczywistości. Jeden z najdziwniejszych pomysłów sugeruje, że mężczyzna przypadkowo trafił do równoległego wymiaru i wylądował na japońskim lotnisku. W tym równoległym wszechświecie istnieje Ziemia taka jak nasza, ale zamiast Andory jest tam właśnie Tauret. Innym pomysłem było to, że mężczyzna był podróżnikiem w czasie i pochodził z przyszłości. Przykro mi to mówić, ale najrozsądniejszym wyjaśnieniem całej historii człowieka z Tauredu jest to, że czyjaś wyobraźnia oszalała. Ponieważ istnieje wiele wersji tej samej historii, prawdopodobne jest, że ludzie po prostu dodawali kolejne sensacyjne szczegóły do sprawy. Zdarzenie po prostu przerodziło się w miejską legendę i nie ma najmniejszego powodu, by wierzyć, że widzieliśmy kiedyś podróżnika w czasie lub międzygalaktycznego autostopowicza tutaj na Ziemi.